Halo, halo, cześć, z tej strony Tomek Brycha, Beczak oraz. Cezary Kartek, Polgontarek, witam. I rozpoczynamy chyba mecz sezonu dla Wisły Płock. Walka o utrzymanie nabiera rumieńców, ostatnie dwie kolejki. No i po porażce we Wrocławiu nie jesteśmy w dość korzystnym położeniu. No, jesteśmy w tej chwili na drugim miejscu od końca i punkty są nam potrzebne jak tlen. Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie. Mieszkaj bezpiecznie. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Organizator programu Witaj z nagrodami. Z kolejnym atakiem. Myślałem, że to będzie dla nas aut, tak szczerze, ale sobie sędzia pokazał w drugą stronę. I kolejne oskrzydające podanie. Całe szczęście tutaj na posterunku Niko Varela. Troszkę chyba przypanikował z tym wybiciem, no ale lepiej w aut niż przeciwnikowi pod nogi. No i teraz znowu widać Trochę nerwowość. Widać panikuje, widać nerwowość. nerwy w poczynaniach naszych zawodników. W sumie to się nie ma co dziwić. Mecz naprawdę arcyważny. Wiedzą, o co grają. Teraz No i może rzut być doskonały. groźnie. O, brawo chyba dla Igora Łasickiego, który w ostatniej chwili wyjaśnia tę sytuację, bo tak naprawdę już moglibyśmy mieć prowadzenie gospodarzy, gdyby któryś tam z zawodników Górnika doszedł do piłki. Całe szczęście Igor tam włożył swoją głowę i zdołałby piłkę na rzut rożny. A z niego rozpocznie Gwilia. A, To ładne się tutaj rozegranie. dobrze, dobrze to rozegrali goście, gospodarze, przepraszam, oczywiście. I kolejny stały fragment gry. No, żeby to się nie skończyło zaraz jakimś dośrodkowaniem, po którym Tomasz Dene nie będzie mógł, będzie musiał wyjmować piłkę z siatki, bo naprawdę no, to się zapowiada. 40 minut tego starcia, a my naprawdę gramy no, słabo na razie w tym spotkaniu. A czy może inaczej? My nie gramy, my się po prostu bronimy. Dokładnie, my nawet no, nie gramy, tylko się bronimy. Ale tak jak się mówi, nieważne już jak będziemy grać, ważne, żeby punkty były dla nas, bo to ich potrzebujemy, a nie efektownej gry. No zobaczymy, co teraz. Jak Górnik odpowie, buduje teraz ładnie akcję. Dobrze, znowu ustawiam się w obronie. Chyba będzie kolejna wrzutka, ale teraz bardzo ładnie zebraliśmy tę piłkę. Może będzie jakaś szansa na szybki kontratak. Niko Varela wypuszcza Ładnie to Ricardinho. Cóż za szybkość, bardzo ładnie. Teraz, aj, chyba trochę, znowu chyba zanerwowo, ale tam jeszcze Mereba powalczy. Teraz niedokładne wybicie. Jeszcze chyba będziemy przy piłce Mereba Świli. I teraz Ricardinho będzie chyba wrzucał w pole karne. Będzie szansa i... Ajajajajaj. Teraz Górnik utrzymuje się przy piłce. Szuka sobie jakiejś dogodnej pozycji do podania bądź wyprowadzenia strzału. Chyba będzie próba wrzutki, ale teraz ładnie się obroniliśmy. No ale wypadałoby troszeczkę ruszyć do przodu, no bo to został już niecały kwadrans, nie no kwadrans również tak naprawdę do końcowego ogniska sędziego. A my tak naprawdę klepiemy sobie na własnej połowie, 70 metrów od bramki przeciwnika. I może teraz Może Urucha taki teraz zrobić. Łukowski wrzutka, ale tam trochę zabrakło. Rasak. Rasak teraz szuka partnerów. Rasak do Dobre podanie, Merabaszwiliego. jest gość Ricardinho będzie nieodpowiedni. przez szansą. Ku! Jest gol, 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 gol. Widać, że uderzenie driven shotem Ricardinho, lewa noga. I Tomasz Lowka musi wyjmować piłkę z siatki w 87 minucie. Dobrze, dobrze to się ułożyła ta końcówka dla nas. Tak, trochę przypadku i szczęścia, no ale no, Tego lepsi szczęścia mają trzeba szczęście, mieć. no. 1-0, Ricardinho. Bardzo Teraz mądrze, tak utrzymujemy się. Może jeszcze? pan Ajajaj. Czemu Wisła tam nie jest koniec. poszło podanie? Koniec. Wisła wygrywa kolejną symulację. No nic, oby tak było jutro.
No, można Nowy powiedzieć, że sport, może nie no. do końca zasłużyliśmy na wygraną, no ale trzeba się Nie. cieszyć z tego, co jest. Oby tak było już najbliższy wtorek o godzinie 20:30 w Zabrzu, że to narciarze wyjdą zwycięsko z tego arcyważnego starcia. Trzymajcie kciuki za naszych zawodników. Ekstraklasa dla Płocka. No cóż, te symulacje prowadzili dla was Tomek, Brykę, Beczak oraz. Kartek. Cezary Gontarek. No i nic, No i trzymamy co? kciuki. Dokładnie, trzeba wierzyć do końca i miejmy nadzieję, że na następną symulację spotkamy się w trochę lepszych humorach. Do zobaczenia, cześć. Cześć. Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie. Mieszkaj bezpiecznie. Sponsorem programu był PKN Orlen, organizator programu Witaj z nagrodami.